Adam Chmielowski, niedokończona historia 1863 to najnowsza propozycja teatralna Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Inspiracją dla tego spektaklu stały się losy powstańca styczniowego Adama Chmielowskiego, znanego później jako brat Albert, patrona Puław. W obsadzie sztuki znaleźli się aktorzy z Puławskiego Teatru Amatora, a także zespołu teatralnego działającego przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. W spektaklu zaprezentują się także członkowie zespołu Pieśni i Tańca Powiśle oraz chór Animabile Canticum z parafii Matki Bożej Różańcowej w Puławach. Scenariuszem i adaptacją spektaklu zajął się Ryszard Stępień, zaś dr Robert Och był konsultantem scenariusza od strony wierności z prawdą historyczną. W spektaklu zostały wykorzystane fragmenty filmu Krzysztofa Zanussiego Brat naszego Boga z 1997 roku. Spektakl o Adamie Chmielowskim odbędzie się w środę 8 lutego o godzinie 10 w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Informacje o biletach można uzyskać w kasie ośrodka. Ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?